Carlos, witam wszystkich. Łysy Skanarów kłania się nisko. Dzisiaj jestem w Puerto del Mogan, tudzież Playa del Mogan można również spotkać. Właśnie jestem na punkcie widokowym, moi drodzy. Troszeczkę się zmachałem, już wam pokazuję. To jest 257 stopni od plaży. Tutaj macie taką plakietkę. Proszę. A teraz pokażę wam, jak wygląda Mogan z góry. Dobra, tutaj mamy port i to najbardziej znaną, przebudowaną część, która nazywa się Małą Wenecją z racji kanałów wodnych, które wam za chwilkę pokażę. Puerto del Mogan ma bardzo specyficzny mikroklimat, który powoduje, że pada tu dosłownie kilka razy w roku i do tego wiatry z reguły są wschodnie, tak jak wam pokazywałem wcześniej, koło Pozo Izquierdo Vecindario, i tutaj praktycznie nie wieje. Jest delikatna bryza z oceanu, która chłodzi to powietrze, bo nawet teraz zimą, słuchajcie, jest naprawdę mega, mega gorąco. Temperatury są podobne jak w Maspalomas, może 1-2 stopnie wyżej, natomiast przez brak tego chłodnego oceanicznego wiatru odczuwalna temperatura jest dużo, dużo wyższa. Tutaj jest opis. Tak wygląda ten viewpoint. O, proszę, ktoś wchodzi. A tu jest ten poprzedni widok. No ten jest po prostu majestatyczny. I takimi uliczkami się tutaj chodzi. Fenomenalnie, po prostu uwielbiam. Niektóre z nich niestety ślepe na końcu, więc ja tutaj trochę pochodziłem pierwszym razem, jak byłem. Jak się dostać do Puerto del Mogan? Bez problemu. Z lotniska jedziecie na południe GC1, czyli GC1, autostradą do samego końca. I na końcu będziecie mieli rozwidlenie w prawo na Mogan i góry i w lewo na Puerto del Mogan czy Playa del Mogan. Skręcacie w lewo i jesteście tutaj. Jeżeli wyjeżdżacie z Maspalomas, kierujecie się po prostu dalej na południe. Ta sama droga GC1. Zszedłem już na dół. Teraz słuchajcie, idę w alei tych domków, które są wszystkie zrobione w jednym stylu, czyli parter i pierwsze piętro. I całe są obsiane, słuchajcie, kwiatami, jak widać dookoła. Jest po prostu niesamowicie. Generalnie tu jest taki specyficzny mikroklimat, który powoduje, że kwiaty kwitną cały rok, bez przerwy. W związku z czym, niezależnie w którym miesiącu będziecie, na pewno będzie pięknie i kwieciście. No tak wygląda generalnie. Ryb mnóstwo. Tak wyglądają te kanały. A tak wygląda przystań jachtowa. Każdy szuka cienia. No patrzcie, jaki ukrop. Ledwo daje radę chłopak. Ale jest pięknie, no i właśnie, i to jest to, za co kocham Kanary, za taką zimę. Czemu to skończę? W tych całych Kanarach to nie chodzi o lato, bo w lato wszędzie jest ciepło i fajnie. Tu chodzi o to, że to jest jedyne miejsce w Europie, gdzie w zimę jest taka temperatura. I oczywiście było parę dni, w tym roku było nawet dużo, że było poniżej 20 stopni, ale można przyjąć praktycznie za pewnik, że 99% dni w roku to są dni powyżej 20 stopni. W lato z kolei nie ma tak dużo powyżej 30, więc też jest znośnie. Woda czyściutka na zewnątrz portu. Zobaczcie, ile ryb tutaj jest. I dwóch towarzyszy na skałę. Punkt widokowy, na którym byłem na początku, to jest ta przebudowana starówka, że tak nazwę. Plaża sama w sobie jest bardzo podobna do plaży w Puerto Rico czy też w Amadores. Jeżeli chodzi o kształt, jest po prostu mniejsza. A tutaj z boczku macie wszędzie restauracje. Proszę.
tuż przy plaży na Deptaku. Jakby ktoś chciał sobie przejąć lokal tuż przy samej plaży. Tutaj pan policjant jedzie na skuterze, żeby dawać te kary za brak maski. Dlatego właśnie noszę maskę. Dla tych, którzy nie wiedzą i zastanawiają się: łysy, co ty robisz taką temperaturę w masce? Tylko na koniec, że plaże w stylu Amadores, Puerto Rico czy Puerto del Mogan polecam rodzicom z dziećmi, ponieważ jak widać nie jest to otwarty ocean, to jest takie małe wejście tylko dla fal. W związku z czym no, jest zupełnie płaska woda, zero prądów. Jak żeby być tak do końca szczerym, to ja tak naprawdę w Mogan tutaj na plaży nigdy nie pływałem. Niestety, z racji tego, że nie lubię takich typowych turystycznych miejsc. Natomiast ja często wchodzę do wody tutaj, już wam pokazuję. Jeden film już jest nagrany stąd, z Karolem i Martyną. Tutaj właśnie często chodzimy na snorkeling. Tutaj zaraz za tym pierwszym klifem są jaskinie i całkiem fajne formacje tutaj pod wodą. Są te jaskinie po lewej, tu już mają jetski safari. Tutaj jest zatopiony stary falochron. No jest mnóstwo jego odłamów, proszę, tutaj są jeszcze części i one ciągną się tam dalej, jak jest przypływ to na dobre 8-10 metrów, więc jest naprawdę ciekawie. Jedyny problem to czasami przy fali się ciężko tutaj schodzi do wody, ale to też zależy od poziomu oceanu. Teraz nie jest najwyższy poziom, ale nie jest najniższy, można powiedzieć, że średni, co zresztą tutaj widać, dokąd woda bywa, pół metra, metr więcej. To jest czasem pod wodą i to. Myśli, że jetski safari jest wolne, no to właśnie taki jest speed mniej więcej. Moi drodzy, kończę powoli, ponieważ kończy mi się bateria w telefonie. Jestem teraz tutaj na Deptaku w Mogan, słuchajcie. Jarmark, jak mówiłem, w piątki zaczyna się na końcu tej drogi i ciągnie się aż do końca portu w zasadzie. Natomiast teraz on nie występuje. Jak tylko się pojawi znowu, to dam wam znać, ok? Na tą chwilę spaceruję już sobie do auta. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przetrwali do końca tego wideo. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji, ponieważ nowe wideo już za kilka dni. A ja w ten sposób żegnam się z wami. Tutaj z bungalowów hotelu Cordial. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was, cześć.